Dzień dobry, kochany. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. Jestem ciekawa, czy tutaj ktokolwiek będzie, bo się nie zapowiadałam się, że będę, dlatego że sama nie byłam pewna, czy uda mi się dzisiaj być, a nie chciałam Wam mówić, że będę, a później w końcu nie przychodzić. Także wolę w tą drugą stronę taką niespodziankę zrobić. No i co? Mam nadzieję, że ktoś się zorientuje, że tutaj jestem. A jak nie, to pewnie prędzej czy później. Pewnie prędzej czy później się zorientujecie, kochane, to sobie obejrzycie gdzieś tam z opóźnieniem. Ale kogoś widzę, kogoś mi się tutaj udaje zobaczyć. Dajcie znać, kochane, odzwijcie się proszę, bo kogoś widzę, nie wiem jeszcze kogo, bo mi się tylko cyferki pojawiają, że gdzieś tam ktoś dołącza. A ja, moje drogie, przychodzę do Was z raną niesprawiedliwości, bo chciałam z racji naszych warsztatów online w przyszły weekend dzisiaj dać taki rys tej rany niesprawiedliwości, żebyście mogły to poczuć, żebyście mogły gdzieś tam to poodnosić do siebie, żebyście przede wszystkim mogły to poczuć, czy ten temat z wami rezonuje, czy zauważacie skutki takiej rany. O, cześć Kasiulka, cześć Aga. No, jesteście fajnie, dziewczyny. Cześć Marta. Fajnie, cieszę się bardzo. Tak jak przy każdej ranie, i to zawsze o tym mówię, każda rana ma bardzo dużo tutaj, wiecie, cześć Edytka, różnego rodzaju odłamów, ma bardzo dużo jakby przyczyn historii i te wszystkie przyczyny, my z tymi wszystkimi przyczynami pracujemy i one są omawiane i pracujemy na warsztacie online. A to, co ja dzisiaj chcę zrobić, to Wam chcę tak jakby nakreślić taki najważniejszy właśnie rys. I ten rys taki najważniejszy też już dużo Wam da, bo też już będziecie potrafiły to odczuć, tak, gdzieś do siebie odnieść, czy ja mam tą ranę. Jeżeli mam, to jaka jest ona głęboka we mnie, bo to też już pamiętacie z moich poprzednich filmików, że zazwyczaj tak jest, że my po trochu, że tak powiem, trochę po trochu mamy wszystkie te rany, tylko mniej czy bardziej one są po prostu głębokie i im jest rana głębsza, tym wiadomo, że te skutki w naszym życiu, których my doświadczamy, które my odczuwamy, no po prostu są większe. To jest dosyć logiczne. I teraz tak, kochane, rana niesprawiedliwości cechuje się takim, można by, jakbym miała to powiedzieć w jednym zdaniu, to bym powiedziała, że takim jednym dominującym doświadczeniem. I to dominujące doświadczenie to jest poczucie, że ja nie otrzymuję od świata, od życia i też od ludzi, bo ja mogę mieć to poczucie, choćby, nie wiem, w związku partnerskim, tego, na co ja tak naprawdę zasługuję. Czyli ja nie otrzymuję od świata, życia i ludzi tego, na co ja zasługuję. Ja tego nie dostaję, ja tego nie mam. I ten aspekt zasługiwania jest tutaj bardzo, bardzo jakby szeroki i bardzo, no tak jakby mocno wikłający w tą ranę. I utrzymujący tą ranę niesprawiedliwości w nas. No i oczywiście, jeżeli ja mam teraz takie poczucie, że nie otrzymuję, to jest logiczne i normalne, że ja próbuję zrobić coś, żeby sobie zasłużyć. Bo jeżeli mam to poczucie, że ja nie zasługuję, no to od razu się we mnie uruchamia taki, wiecie, pierwszy ruch. Gdzie ja w jakiś sposób sobie zasłużę, gdzie ja w jakiś sposób sobie wysłużę. Więc po takim ruchu w naszym życiu, obserwując siebie, obserwując dynamikę różnych ruchów w naszym życiu, jeżeli mamy właśnie cały czas ten ruch, że ja muszę na przykład w różnych przestrzeniach dać siebie więcej, zrobić coś, nie wiem, bardziej, tak? Czy w ogóle mam takie poczucie, że cały czas muszę więcej, bardziej, nie wiem, szybciej, mocniej niż inni, żeby mieć ten sam na przykład efekt, to na 100% już to mogę wiązać właśnie z raną niesprawiedliwości. I teraz, w jakich sytuacjach taka rana się może rozwijać, kochane, właśnie w naszym dzieciństwie?
No na przykład w takich, gdzie jeden z rodziców, weźmy tutaj mamę na tapetę, nie zaspokaja naszych potrzeb jako małego dziecka. Potrzeb uczuciowych, emocjonalnych, potrzeba, nie wiem, miłości, uznania, szacunku, takiej, wiecie, wartości, tak, bezpieczeństwa gdzieś tam emocjonalnego, uczuciowego. Te potrzeby są niezaspokojone. I pierwsza, że tak powiem, myśl u dziecka, która się pojawia, skoro ja tego nie mam, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Skoro jest coś ze mną nie tak, no to pewnie ja na to nie zasługuję, po prostu. To jest bardzo proste, wiecie, myślenie jakby dziecka, nie? My się nie zastanawiamy wtedy, okej, bo może mama mi nie potrafi tego dać, albo bo może jest sama zamknięta, może ma jakieś traumy. Nie, po prostu ja tego nie dostaję, to znaczy, że wina jest po mojej stronie, czyli ja pewnie jakby nie zasłużyłam jeszcze na to. Więc co robię wtedy? No, uruchamiam w sobie w ten ruch już jako dziecko i kombinuję, jak tutaj na to zasłużyć. No ale co to ma z niesprawiedliwością wspólnego, kochane? Ano to, że jeżeli ja próbuję sobie na to zasłużyć i to w jakiś sposób wysłużyć i wiecie, nie wiem, przynoszę dobre oceny, jestem bardziej grzeczna, tu biorę jakieś ciężary za mamę, tu robię to, tu robię tamta i to nic nie działa, to narasta pewnego rodzaju frustracja. Narasta złość, ale narasta też takie właśnie takie uczucie frustracji, że przecież no tyle już zrobiłam, już po prostu mam, wiecie, potąd tego wszystkiego, już nie jestem w stanie dawać z siebie więcej i nadal tego nie mam. Bo jakby to zadziałało, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta rana, ona tak jakby by nie powstała. Ale jeżeli właśnie ja jestem w tym ruchu, bo tak jak Wam powiedziałam, że rana niesprawiedliwości jest związana bardzo mocno z poczuciem niezasługiwania, z ruchem wysłużenia i to nadal nie działa, ja się tylko coraz bardziej, nie wiem, wkurzam, frustruję i tak dalej, to w pewnym momencie właśnie się pojawia taka niesprawiedliwość, że ja nie mogę pojąć, dlaczego ja nadal tego nie dostaję. Tym bardziej, że jak dorastam, to zauważam, że nie wszędzie tak jest. Zauważam, nie wiem, u koleżanki, u kolegi, że nie wiem, inne dzieci mają bardziej kochających rodziców, czy mają mamę, która się o nie troszczy, która gdzieś tam, nie wiem, zawsze dba. Więc ja mam porównanie i to mnie boli jeszcze bardziej. To, że ja mam porównanie, nawet jeżeli nie jest to moje doświadczenie, ale wiecie, ja obserwuję i ja wiem, że coś takiego może być, tak, że może być, nie wiem, dom pełen miłości, czy kochający, wspierający tata, czy właśnie taka dobra, troskliwa mama. I ja nadal tego nie dostaję, to ten ból jest jeszcze większy. I to uczucie, że to jest po prostu niesprawiedliwe, bo ja nie wiem, dlaczego ja nie dostaję, bo staram się, wiecie, coraz bardziej kombinuję, wymyślam i nadal to nic nie działa, to ja nie rozumiem, dlaczego tak jest. Więc ta niesprawiedliwość właśnie narasta. Ta niesprawiedliwość narasta, bo narasta też takie poczucie, że ja na to wszystko patrzę i się zaczynam na pewnym poziomie oczywiście, jako dziecko zastanawiać, dlaczego ktoś to ma, a ja tego nie mam? Gdzie tu jest jaka, wiecie, gdzie tu jest jakaś sprawiedliwość w tym wszystkim? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. I mało tego, ja nie potrafię też wtedy tego zmienić. Albo dlaczego w moim domu, jak jestem dzieckiem małym, dzieją się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Nie wiem. Krzyki, kłótnie, agresja, może przemoc nawet fizyczna. Ja nie potrafię tego pojąć. I znowu tutaj dokładnie tak samo, kochane, występuje ten czynnik, że skoro ja to mam, to znaczy, że ja na nic innego nie zasługuję, a dwa, narasta we mnie, i to jest normalne oczywiście, że to narasta, kochane, we mnie to uczucie, że to jest po prostu niesprawiedliwe. Że ja tego doświadczam. Przecież ja nic nie zrobiłam.
w żaden sposób nie czuję, żebym się do tego przyczyniła, tak? Żeby, nie wiem, ktoś mnie bił, ktoś mnie popychał, ktoś mnie cały czas krytykował, ktoś mnie cały czas, nie wiem, odrzucał, wyzywał, ubliżał mi, umniejszał mi. Dajcie znać, kochane, czy to jest dla Was zrozumiałe. Bo to jest taki, to co teraz powiedziałam, to jest taki fundament. Tam, tak jak powiedziałam, są jeszcze wiele innych korzeni i gdzieś tam będę o tym mówić, mniej czy bardziej też na tych różnych naszych live'ikach czy krótkich filmikach, ale to, co teraz powiedziałam, to jest takie, wiecie, to jest tak jakby takie sedno tej rany niesprawiedliwości, w jaki sposób ona powstaje. Mało tego, kochane, czasami ja to obserwuję w jednym domu, bo może być tak, że ja jestem na przykład inaczej traktowana, a siostrę, którą mam, ona też jest zupełnie inaczej, ona jest lepiej traktowana, nie wiem, przez mamę, przez tatę, czy przez obojga rodziców. Mnie się częściej, nie wiem, krytykuje, ode mnie się więcej wymaga, siostrze się, nie wiem, bardziej się pobłaża, tak, jak ona coś tam zbroi. Czasem ja nie muszę tego obserwować, wiecie, gdzieś w ogóle na zewnątrz, u koleżanek, u kolegów w innych domach. Ja mogę to widzieć tak naprawdę we własnym domu. I to jest normalne, że w tym wypadku też będzie narastać to uczucie niesprawiedliwości. No dlaczego tak jest, tak? Dajcie, kochane, znać, czy to jest jasne i zrozumiałe. Dlaczego tak się dzieje, że ja tego doświadczam? Że mnie się tak traktuje zupełnie inaczej niż kogoś innego. Więc takie kolejne dominujące doświadczenie, które jest w zasadzie już skutkiem, to jest takie ciągłe napięcie, że ja muszę dać z siebie więcej. Tylko, że to dawanie z siebie więcej, to i tak nie działa, kochane. To i tak nie działa, bo głębiej jest zakodowane, że ja i tak na to nie zasługuję. Więc to jest takie, wiecie, trochę zamknięte koło, nie? Jak, nie wiem, chomik, który wpadnie, czy tam wejdzie w ten kołowrotek i tak się kręci, kręci, kręci się na tym kołowrotku po prostu w kółko. I jakby nic z tego nie wynika tak naprawdę, nie? Aguś pisze, tak rozumiem, bo doświadczyłam tego. I tak naprawdę nic z tego nie wynika. On tam się, wiecie, nabiega, ale nie posunie się nawet o metr, nie? Więc jakby ta próba wysłużenia sobie, czy w końcu zasłużenia, czy w dzieciństwie, czy teraz w dorosłym życiu, to nie zadziała. To w taki sposób właśnie nie zadziała. No i oczywiście my później cały ten schemat przenosimy na nasze dorosłe życie. Przenosimy na nasze dorosłe życie. Czyli uczucie niezasługiwania i uczucie niesprawiedliwości, jako takie dwa, wiecie, filary, takie dwa dominujące uczucia w naszym życiu, dwie takie nogi, na których my idziemy i wychodzimy z tym właśnie w świat. I co się wtedy dzieje? Jakie mamy w dorosłym życiu skutki? Ano takie, że bardzo często trafiamy w sytuacje, miejsca, gdzie po prostu jesteśmy wykorzystywane. Czy emocjonalnie, czy uczuciowo, czy w jakiś sposób, nie wiem, finansowo, czy są wykorzystywane nasze zasoby nieuczciwie. Prędzej czy później doświadczamy wykorzystania, bo to wykorzystanie tak naprawdę nas konfrontuje znowu z tym uczuciem. Znaczy w zasadzie z dwoma. Ja tyle z siebie dałam i nic z tego nie wyniknęło i znowu zostałam niesprawiedliwie potraktowana. Znowu zostałam niesprawiedliwie potraktowana. Kolejny aspekt to jest to, o czym już mówiłam, kochane, to wewnętrzne doświadczenie, gdzie cały czas jestem w tym ruchu, muszę dać z siebie więcej.
No bo cały czas jest ta nadzieja, tak, że ja w końcu dostanę, że te moje potrzeby w końcu zostaną zaspokojone. A znam tylko jeden sposób, nie znam innego. Kolejny aspekt, różnego rodzaju sytuacje i przestrzenie, gdzie nigdy nie będzie wyrównania. Bo w każdej przestrzeni naszego życia, czy jesteśmy w relacji partnerskiej, czy jesteśmy w przestrzeni zawodowej, czy nie wiem, przyjacielskiej, żeby płynęło między nami, a partnerem, mężem, światem, ludźmi, klientami, tak, pracownikami, to musi być zawsze wyrównanie. A rana niesprawiedliwości będzie prowokować takie sytuacje, takie zdarzenia, gdzie my nigdy nie będziemy odczuwały i tak jakby doświadczały właśnie tego wyrównania. Gdzie zawsze zostaniemy z tym poczuciem wykorzystania, jakiejś właśnie straty, no i oczywiście to będzie powodowało to główne doświadczenie, że to było po prostu nie fair, że to było niesprawiedliwe, że to było po prostu jakby no nie w porządku. Przy ranie niesprawiedliwości zawsze też towarzyszy takie doświadczenie, że ja z siebie tyle robię i my to zazwyczaj obserwujemy, na przykład obserwując siebie i obserwując, nie wiem, innych ludzi. Że żebym ja dokładnie miała taki efekt jak, nie wiem, ktoś, Marysia, moja koleżanka, to ja muszę wykonać roboty 2-3 razy więcej. A i tak nie mam pewności oczywiście, że tak będzie, to już swoją drogą, nie? Bardzo często, kochane, jest właśnie ten ruch jest taki widoczny również w przestrzeni takiej rozwojowej. Jak pracuję z kobietami i przychodzą do mnie i one mi właśnie zadają, to jest od razu takie pytanie, czemu ja muszę zrobić dużo więcej? Czemu ja mam to poczucie, że ja muszę dużo więcej włożyć, choćby na przykład pracy takiej wewnętrznej ze sobą, pracy rozwojowej i nadal nie mam takiego efektu, niż ktoś, kogo obserwuję jedną, drugą, trzecią osobę, gdzie widzę wyraźnie, że tak naprawdę tej pracy jest mniej, a efekty są dużo lepsze niż u mnie. To też jest jedno z głównych doświadczeń właśnie przy ranie niesprawiedliwości. Że zawsze jest to poczucie, że ja muszę więcej. Nawet właśnie w kontekście, bo to więcej oczywiście się będzie przejawiać i może się przejawiać w każdej dziedzinie, a może się przejawiać gdzieś tam, nie wiem, w przestrzeni zawodowej, relacyjnej, ale właśnie też tej rozwojowej. Ta rana niesprawiedliwości może też nas prowokować do doświadczania zazdrości. No bo wiecie, cały czas czuję, że coś jest nie w porządku, a nadal nie potrafię znaleźć sposobu, jak ja mam dostać to, czego ja potrzebuję. Więc trochę naturalne jest to, że mnie to po prostu boli, patrząc na innych, gdzieś tam obserwując, że w jakiś sposób to uderza we mnie w tą ranę. Tylko, że o zazdrości ja też, kochane, nagram osobny live, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo jakby ciekawy temat i sama zazdrość absolutnie nie jest niczym negatywnym tak naprawdę. Tylko, że my nie potrafimy właściwie odczytać informacji, które płyną z zazdrością, dlatego po prostu ona nas uwikłuje w różnego rodzaju emocje gdzieś tam i jeszcze bardziej w takie wewnętrzne konflikty. Dokładnie, często mi się zdarza, Kasiulka, też tak mam na każdej płaszczyźnie. Oczywiście przy ranie niesprawiedliwości my mamy też tendencję niestety do porównywania się z innymi. No bo zawsze muszę mieć jakieś odniesienie. Bo zobaczcie sobie, jakbym ja miała źle, na przykład w dzieciństwie, tak? Mam 5 lat, czy tam 10 i mam źle. Ale wszędzie obserwuję, że każdy ma tak samo.
to w zasadzie ta rana też by nie miała możliwości się tak rozwinąć. Ale jeżeli ja widzę, że to, że ja to tak mam, to nie jest jedyne wyjście. Bo widzę, że inni mają tak, ktoś ma jeszcze inaczej. No i właśnie widzę, że być może nawet lepiej. Ale żebym ja to jakby dostrzegła w ogóle, ja najpierw muszę znaleźć, jakby wiecie, jakieś odniesienie. A żeby znaleźć odniesienie, to muszę mieć porównanie. Więc bardzo mocno przelanie niesprawiedliwości będzie się rozkręcał taki mechanizm porównywania się z innymi, który oczywiście będzie nas, tak jakby już sam z siebie, umniejszał. No i oczywiście to porównywanie zazwyczaj tylko będzie pogłębiać tą ranę i tylko pogłębiać to doświadczenie niesprawiedliwości. Bardzo często tak jest, że przy ranie niesprawiedliwości jesteśmy, to, ale o tym też będzie osobny zupełnie live, bo to jest też jakby gruby temat, gruby aspekt tej rany, w takim ciągłym osądzaniu. I nie mylić, kochane, to tak tylko nadmienię, z oceną, bo ocena jest czym innym niż osąd. To są tak jakby dwie różne rzeczy, bo my mamy prawo oceniać i my to robimy na każdym kroku. No bo jeżeli ja na przykład, nie wiem, idę do restauracji, zamawiam, nie wiem, zupę pomidorową i jeżeli czuję, że dla mnie jest za słona, no to już jest moja ocena, tak? Oczywiście ta ocena jest subiektywna, ona nie jest obiektywna, no ale ja mam po prawu czuć, że ona jest, nie wiem, totalnie za słona, tak? Może komuś to pasuje, ale mi to w ogóle nie odpowiada, nie? I to jest ocena. A czym jest osąd? Osąd jest najpierw oceną, na zasadzie okej, ona jest dla mnie za słona, ta zupa, ale potem rozwijaniem całej historii mającej na celu umniejszenie. Nie? Czyli na przykład ja zaczynam, wiecie, jechać, nawet jeżeli nie pójdę zrobić awantury, no to zaczynam po prostu w swojej głowie, Jezu, jak ten kucharz, on się do niczego nie nadaje, w ogóle jak można taką zupę zrobić, nie? Co to w ogóle ma być, nie? Co to jest w ogóle za zupa, wiecie, kto to w ogóle robił, jakie ma tam wykształcenie, wiecie, cały czas po prostu tą osobę osądzam właśnie negatywnie, czyli umniejszam ją, a nadal jest jakby nierozwiązany problem, no bo nadal mam przed sobą talerz słonej zupy. No i oczywiście ten aspekt ciągłego poddawania w wątpliwość, czy ja już wystarczająco zasłużyłam. Czy ja już zasłużyłam, czy ja już zasługuję, czy to już jest ten moment. I bycie, jakby życie, może nie tyle bycie, tylko funkcjonowanie, kochanie, i życie z tą raną jest przede wszystkim bardzo, bardzo męczące. Już nie mówiąc, że dla otoczenia, ale przede wszystkim dla nas samych jest bardzo męczące, bo cały czas nas utrzymuje w takiej ciągłej wewnętrznej walce. Zasłużyłam, nie zasłużyłam, dlaczego jeszcze nie zasłużyłam, dlaczego jeszcze nie mam. I w tym właśnie doświadczeniu niesprawiedliwości, które między innymi, właśnie tak jak powiedziałam, będzie prowadzić do umniejszania. I to umniejszanie, do czego będzie prowadzić, kochane? Ono nie będzie rozwiązywać problemu. Ono będzie prowadzić do izolowania głębszego, więc zobaczcie sobie, to jest takie podwójne uwikłanie w tej ranie. Do jeszcze głębszej izolacji od życia, od świata i od ludzi. I teraz Wam podam taki przykład, który mnie kiedyś spotkał. I nie chcę powiedzieć, że byłam ofiarą tego, tak? Że jakby stałam się jakąś ofiarą osoby, która miała tą nieuzdrowioną ranę, bo to jest jakby złe słowo tutaj, niewłaściwe czuję. Okej, to powiem to bardziej ogólnie. O, wyobraźcie sobie, że są dwie osoby, które robią dokładnie to samo. Na przykład
O, zupełnie to inaczej. Jest dwóch fryzjerów, nie? Jest dwóch fryzjerów. No i jeden fryzjer, oboje tak jakby no, pracują w swoim zawodzie, w swoim fachu. No i jeden z tych fryzjerów bardzo dobrze zarabia, przyciąga klientów, ludzie go cenią, ludzie go gdzieś tam szanują, tak? A ten drugi, no tak nie za bardzo, może nie to, że w ogóle, ale nie tak, jak czuję, że zasługuje. O, bo to jest to dominujące doświadczenie. To nie musi być doświadczenie, że ja w ogóle nie dostaję, nie? Może tak być, ale może być też to doświadczenie, ja nie dostaję tyle, co czuję, że zasługuję, nie? I teraz chodzi, o co chodzi z tym umniejszaniem? Więc ten fryzjer, który ma tą ranę niesprawiedliwości i czuje, że właśnie nie do końca zasługuje, zacznie, żeby nie czuć tego bólu niezasługiwania, umniejszać tą drugą stronę. Ale umniejszać ją w takich trzech aspektach. To się zazwyczaj dzieje po kolei. Najpierw się umniejsza tak jakby tą osobę, nie? Czyli zazwyczaj człowiek się nakręca, nie? Wiecie, się nakręca. No tak, bo ten fryzjer to jest taki, siaki i owaki, nie? I co z tego, że on tam pięknie ludziom, nie wiem, włosy obcina, ale w ogóle w jakich on spodniach, nie wiem, chodzi, tak? Albo w dziurawych spodniach chodzi. Albo się, nie wiem, za słabo się uśmiecha. Wiecie, tu chodzi o znalezienie jak najwięcej, w cudzysłowie, wad, żeby w swojej głowie, bo to tylko o to chodzi, w swojej głowie tą osobę umniejszyć. Nie? Zazwyczaj to nie działa, bo jemu się nadal dobrze powodzi, a ja nic z tego nie mam. Ja się tylko czuję coraz gorzej i jestem coraz bardziej sfrustrowana. No to później idę do kolejnego etapu umniejszania. Drugim etapem umniejszenia jest to, że zaczynam umniejszać klientów, którzy do niego przychodzą. Nie? Jak już to nie działa, to zaczynam jechać po tych ludziach, nie? Na zasadzie, że ci ludzie to są pewnie głupi, że nawet tego nie dostrzegają, że oni są jacyś idioci, bo nie widzą, że on, nie wiem, czasami im krzywo coś tam obetnie, albo że nie widzą tego, co ja widzę, tak? Że on wchodzi w podartych spodniach i jest taki, siaki, owaki. Wiecie, zaczynam wtedy umniejszać jakby kolejne przestrzenie. No ale to nadal nie działa. Mało tego, tak jak powiedziałam, to mnie coraz bardziej izoluje. To co w konsekwencji na końcu umniejszam, żeby nie czuć w końcu tego bólu, bo to, że ja najpierw umniejszam jego, potem umniejszam jego klientów, nie rozwiązuje żadnego mojego problemu. A mi o to chodzi, żebym ja w końcu albo to dostała, tak? Czyli albo żebym ja też miała tak dobrze jak on, albo przestała czuć ten ból niesprawiedliwości i w końcu się poczuła lepiej. I teraz jak te dwie rzeczy nie działają, to ja zaczynam umniejszać swoją potrzebę. Czyli, że no tak, to on pewnie jest taki zachłanny, nie? Bo to, że on ma takich klientów, czy tam tylu ma klientów, ludzie go tam doceniają, szanują i może nawet podziwiają i tak dalej, to pewnie dlatego, że on jest taki, wiecie, zachłanny na podziw, nie? No, on taki jest, nie? A ja taka nie jestem. Ja nie mam takiej potrzeby. Mnie to w ogóle nie interesuje. Czyli zaczyna, wiecie, dochodzi do całego kompletnie wypaczenia jakby swojej potrzeby i umniejszenia po to, żeby jeżeli ja już widzę, że nie jestem w stanie zaspokoić tej potrzeby w żaden sposób, to ja tą potrzebę zacznę umniejszać w sobie. I my nie rozpoznajemy tego, że tą potrzebą w tym wypadku cześć Kamisia, to z czym tak jakby mnie kontaktuje ten fryzjer, któremu ja gdzieś tam trochę zazdroszczę, że on ma to, czego ja nie mam. Nie chodzi o jakiś podziw i tak dalej, tylko choćby chodzi o to, żeby być widzianą, żeby być docenianą. Ale przez to, że ja nie wiem kompletnie, jak zaspokoić tą potrzebę,
Tak jak nie wiedziałam w dzieciństwie, że dorobię dużo i ona nadal jest niezaspokojona, a ja mam tylko coraz więcej frustracji, coraz więcej, wiecie, wkurzenia, coraz więcej zmęczenia i to nadal nie wychodzi, to już jedyne, co mi pozostaje, to umniejszyć tą potrzebę. Tylko wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że to też nie rozwiązuje problemu, to też nie rozwiązuje kompletnie tematu. Ja jestem w stanie wyprzeć, jak najbardziej stłumić wszystkie swoje potrzeby, czy tam prawie wszystkie, ale to nadal nie rozwiąże tego problemu. Mało tego, to stworzy tylko większe uwikłanie, bo zobaczcie sobie, ile rzeczy tutaj się tak jakby zadziało. Ile rzeczy na poziomie emocjonalnym się tak naprawdę zadziało we mnie. I te wszystkie rzeczy, które się we mnie zadziały, one tak naprawdę tylko i wyłącznie pogłębiły mój stan. A mało tego, jeszcze nie dość, że go pogłębiły, czyli nie dość, że pogłębiły moją ranę niesprawiedliwości i poczucie niezasługiwania, to spowodowały zmęczenie, spowodowały poczucie, że ja nie widzę sensu działania czegokolwiek, no bo skoro i tak nie wychodzi, no to po co coś robić? Po co to ma być robione? Że jestem tym zmęczona, że ja czuję niechęć. Jak czuję niechęć, to się zaczynam izolować, no bo to jest normalne. To są wszystko normalne skutki tych jakby działań. I jest niestety tylko coraz gorzej. I później przychodzą takie duszyczki i wiecie, i właśnie mówią, mi się nic nie chce. Ale to moje mi się nie chce, czy nie mam motywacji do moich działań, do moich celów, do życia. Nie czuję tej żywej energii, która mnie gdzieś tam, wiecie, prowadzi, popycha. Nie czuję tej radości w ogóle z eksplorowania życia, świata, z moich działań. Zrealizowania moich potrzeb, moich marzeń, to wszystko ma jakąś przyczynę. Bo to nie jest tak, że mi się nigdy nie chciało. Nie, to wszystko ma konkretną przyczynę, czy konkretne przyczyny, bo zazwyczaj no nie jedną. Bo nawet mówiąc tutaj już w odniesieniu do rany niesprawiedliwości, zobaczcie, ile ja tych przyczyn podałam. Także kochane, bardzo, bardzo warto naprawdę z tą raną pracować. Bardzo, bardzo warto i ja Was bardzo do tego z serca zapraszam, z serca Was zachęcam, jeżeli tylko czujecie, że temat w mniejszym czy większym stopniu z Wami rezonuje, to tak jak mówię, bardzo z serca Was zapraszam już do takiej pracy warsztatowej, terapeutycznej, gdzie będę dużo, dużo więcej mówić i będziemy bardzo szczegółowo już wszystkie aspekty omawiać. No i też będę mówić, jak pracować po warsztacie, a również będziemy pracować i na tym warsztacie. Zapisy na mojej stronie kingaroszczyniała.pl. Link Wam też podałam tutaj w opisie tego filmu, który poprowadzi od razu bezpośrednio do zapisów. Także kochane, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że właśnie udało mi się przybliżyć Wam, bo chciałam Wam przybliżyć taki ogólny zarys tej rany i na pewno gdzieś tam jeszcze nie raz tutaj przyjdę, czy w formie takiego dłuższego live'a, czy w formie gdzieś tam krótkich filmików będę Wam jeszcze ten temat tej rany przybliżać. Wszystkiego dobrego, kochane, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia gdzieś po drodze. Pa, pa!